Witam w kolejnym odcinku teleturniejowego Continuum. Ostatni odcinek okazał się bardzo dużym sukcesem. Naprawdę zrobił lepsze wyniki niż się spodziewałem. Za to chciałbym Wam bardzo podziękować i zaprosić Was do oglądania kolejnego odcinka tego nowego programu, w którym mówię o częstotliwości występowania teleturniejów ze względu na stację, kraj czy również na inne aspekty. I dzisiaj właśnie chciałbym się zająć milionerami. Milionerzy, po lewej stronie macie logo polskie, po prawej niemieckie. Czyli już możecie się domyślać, o czym będzie dzisiejszy odcinek teleturniejowego Continuum, mianowicie o milionerach. A właściwie o tym, że te dwie wersje, zarówno polską, jak i niemiecką, łączy dosyć dużo, a nawet bardzo dużo. Obie wersje zadebiutowały jednego dnia, czyli 3 września 1999 roku. I tak, polska wersja milionerów, data premiery, jak sami widzicie, piątek, 3 września 1999, o godzinie 20.25 na antenie TVN. Było to już 18 lat temu, tak jest, ta wersja jest pełnoletnia. Nasza wersja jest pełnoletnia, podobnie jak kilka jeszcze innych na świecie. I co jeszcze? W ciągu tych 18 lat mieliśmy dwie przerwy w emisji. Pierwsza, lata 2003-2008, czyli 5 lat. Druga natomiast, lata 2010-2017, no czyli prawie 7, no prawie 7, no nam 6 i 2 miesiące. Nie ma co tego za bardzo się rozpływać nad tym. Tak to wyglądało w Polsce, a niemiecka wersja, nie dość, że zadebiutowała tego samego dnia, to wyprzedziła nas o 10 minut. Niemcy nas wyprzedzili o 10 minut. Niemiecka wersja milionerów zadebiutowała na antenie RTL w ten sam wieczór, tylko że o godzinie 20.15. I jest nadawana nieprzerwanie przez te 18 lat. Nie było żadnych przerw. No chyba, że tylko przerwy wakacyjne, ale to tego się nie liczy. I jest to jedna z nielicznych wersji milionerów na świecie, która osiągnęła pułap ponad 1000 odcinków. Ocenę porównania tych dwóch wersji zostawiam już Wam, bo każdy ma inne poglądy na ten temat, która wersja jest lepsza i czy jak. W każdym razie, jeszcze na koniec taka jedna ciekawostka. Zarówno polska wersja, jak i niemiecka, to również łączy jedną i drugą wersję, w swoim pierwszym sezonie, czyli w latach 1999-2000, używała całkowicie innego logotypu niż ten podstawowy, ten, który znamy dzisiaj. A Brytyjczycy już znali 19 lat temu. To tak w kwestii podsumowania, a teraz już Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku teleturniejowego Continuum. Cześć!